Pięcioro graczy stanęło do pojedynku o 3 miliardy dinarów. Jedna zła odpowiedź, jesteś zmuszony pociągnąć za spust. Jeśli masz szczęście, pozostajesz w grze. Rzuć mi mniej, nie zdążysz się nawet pożegnać. Twój pierwszy błąd może być tym ostatnim. Oto rosyjska ruletka. Urban heretykowy młot, Islamabad, okręg islamabadzki, Parystan, Mechanik. Leszekordijskisz, Nowy Sad, województwo nowosadzkie, Wojwodina, listonosz. Julian Chłachła Pepa, Warna, województwo warnijskie, Bułgaria, bielnista skrzypcowy. Kinga od Perdjawowa, Tartu, województwo tartuńskie, Estunia, księgarka. Czesław Likujara-Kowas, Ostrołęka, województwo mazowieckie, Nowopolszcza, strażnik. Oto prowadzący rosyjskie ruletki, Edward Kerdewski. Dobry wieczór, witamy w rosyjskiej rulece. W grze, której zasady są bardzo proste. Albo znasz odpowiedź na pytanie i wygrywasz pieniądze, albo jej nie znasz i wpadasz do dziury. Przed nami 4 rundy, 5 zawodników stoi na zapadniach i tylko jeden z nich wejdzie do finału i tam będzie miał szansę zagrać o 250 000 000 dinarów. Wcześniej jednak musi wyeliminować pozostałych rywali, pozbawiając jej gotówki i twardego gruntu pod stopami. Rozpoczynamy pierwszą rundę. Czy jesteś gotów, panie Urbanie? Tak. Panie Leszku. Jestem gotów. Panie Julianie. Tak. Pani Kingo. Tak. Panie Czesławie. Jestem gotów, panie Edwardzie. No to możemy zaczynać. W pierwszej rundzie mamy po 6 pytań. Nie oznacza to, że wszystkie zostaną zadane. Jeżeli któryś z graczy się pomyli i odpuści nas, wtedy wcześniej przejdziemy do rundy drugiej. Każdy z zawodników otrzymują teraz po 250 000 000 dinarów i taka jest stawka za każdą dobrą odpowiedź w tej rundzie. Z każdym kolejnym pytaniem rośnie liczba aktywnych pól o 1, by w 5. pytaniu osiągnąć 5 pól. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujecie po 250 000 000 dinarów. Wylosuję teraz zawodnika, który odpowie na pierwsze pytanie. Panie Julianie, wytypowałem cię na ciebie, więc ty odpowiadasz na pierwsze pytanie w tej rundzie i mamy jedno aktywne pole. W 1744 roku wybuchła? Wybieram Czesława. Panie Czesławie, oto 2 warianty. Pierwsza wojna światowa, druga wojna śląska. Pierwsza wojna światowa. Niestety nie, druga wojna śląska. Panie Czesławie, 250 000 000 dinarów wędruje na konto pana Juliana i teraz ma 500 000 dinarów. Panie Czesławie, zanim pociągniesz za spust, powiedz, czym się zajmujesz. Od 7 lat jestem strażnikiem i egzekwuję prawo w całym Ostrołęce. A dokładnie co robisz? Egzekwuje prawo dla mieszkańców takich jak wyrzucenie śmieci w określonych miejscach czy walka z narkotykami. Ilu złapałeś narkomanów? Około 17 w całym Ostrołęce od początku zawodu. Ile dostałeś mandatu dla mieszkańców? Pisałem 1000 mandatów dla mieszkańców takich jak wyrzucenie śmieci w niewłaściwych miejscach czy palenie śmieci w domach i blokach mieszkalnych. A teraz powiedz, ile zarabiasz? Około 6 000 złotych, czyli 15 milionów dinarów nowoeuropejskich. A czy dostaniesz awans? Dopiero w lipcu 2002 roku. Okej, koniec rozmowy, bo gramy w rosyjską ruletkę. Zostajesz, panie Czesławie,
Teraz czytamy drugie pytanie w tej rundzie i mamy dwa aktywne pola. W jakim typie wierzchotki ma gość głowate? Wybieram Leszka. Panie Leszku, oto dwie warianty. Wieloramienną, dwuramienną. Dwuramienną. Tak jest. Ćwierć miliona dinarów trafia na konto pana Leszka i teraz ma pół miliona dinarów. Następne pytanie i trzy aktywne pola. Gumby w świecie Mario mają kształt którego pochodzenia? Wybieram Urbana. Panie Urbanie, oto dwie warianty. Buchomorów, grzybów. Grzybów. To prawidłowa odpowiedź. Ćwierć miliona dinarów trafia na konto pana Urbana i teraz ma pół miliona dinarów. Następne pytanie i cztery aktywne pola. Jakim tematem jest w sonecie 61 w wierszu Franciszka Petrarki? Wybieram Czesława. Panie Czesławie, oto dwie warianty. Przyjaźń, miłość. Miłość. Tak jest. Ćwierć miliona dinarów trafia na konto pana Czesława i teraz ma ćwierć miliona dinarów. Przedostatnie pytanie i pięć aktywnych pól. W którym roku powstał Harry Potter i kamień filozoficzny Joanny Rowling? Wybieram Kingę. Pani Kingo, oto dwie warianty. 1997-2002. 2002. Niestety nie, 1997. Pani Kingo, ćwierć miliona dinarów wędruje na konto pana Czesława i teraz ma pół miliona dinarów. Pani Kingo, gramy w rosyjską ruletkę. Zostajesz pani Kingo, teraz czytam ostatnie pytanie w tej rundzie, które zdecyduje kto odpadnie z gry. 22 lipca 1807 roku Napoleon nadał księstwu warszawskiemu? Wybieram Czesława. Panie Czesławie, oto dwie warianty. Uchwałę, konstytucję. Konstytucję. To dobra odpowiedź. Ćwierć miliona dinarów trafia na konto pana Czesława i teraz ma 750 tysięcy dinarów. Wyczerpaliśmy wszystkie pytania przewidziane do rundy pierwszej. Oto stany konta. Kinga ma 0, Urban, Leszek, Julian po pół miliona, a Czesław 750 tysięcy dinarów. Czesław jest finansowym liderem, więc to on zaprasza do mnie do wyeliminowania jednego gracza z gry. Panie Czesławie, masz 750 tysięcy dinarów, czyli 300 zł i masz wybór między Urbanem, Leszkiem, Julianem a Kingą. Kogo wybierasz? Kingę. Ponieważ, bo ona źle odpowiedziała na pytanie o Harry Potterze. A Urban? Zdecyduje na jedną rundę. A Julian? Zostawię na parę rund. A Leszek? Jeśli wygra pojedynek w czwartej rundzie, to będzie dobrze. I to wszystko? Tak. Panie Czesławie, gramy w rosyjską ruletkę.
Pani Kinga została wyeliminowana z gry. Koniec rundy pierwszej, za chwilę runda druga. W drugiej rundzie mamy podobną ilość pytań i nie oznacza to, że wszystkie zostaną zadane. Jeżeli któryś z graczy się pomyli i odpuści nas, wtedy wcześniej przejdziemy do rundy trzeciej. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujecie po 500 000 dinarów. Oto stany konta. Urban, Leszek i Julian mają po 500 000, a Czesław 750 000 dinarów. Czesław jest finansowym liderem, więc to on odpowiada na pierwsze pytanie w tej rundzie i mamy jedno aktywne pole. Ile wynosi roczne wydobycie węgla brunatnego? Wybieram Leszka. Panie Leszku, oto trzy warianty. 2,3 miliarda ton, 0,9 miliarda ton, 1,5 miliarda ton. 1,5 miliarda ton. To prawidłowa odpowiedź. 500 000 dinarów trafia na konto pana Leszka i teraz ma 1 000 000 dinarów. Następne pytanie i dwa aktywne pola. Czy gardziele są młodymi dolinami rzecznymi? Wybieram Juliana. Panie Julianie, oto trzy warianty. Tak, nie, nie wiem. 500 000 dinarów wędruje na konto pana Leszka i teraz ma 1,5 miliona dinarów. Panie Julianie, gramy w rosyjską ruletkę, ale losowanie dopiero po przerwie reklamowej. Zostańcie państwo z nami. Witamy ponownie, oglądają państwo drugą rundę rosyjskiej ruletki. Przed przerwą pan Julian źle odpowiedział na pytanie, stracił 500 000 dinarów i on teraz zagra w rosyjską ruletkę. Panie Julianie, jesteś gotów? Tak. Panie Julianie, gramy w rosyjską ruletkę. Pan Julian został wyeliminowany z gry. Koniec rundy drugiej, za chwilę runda trzecia. W trzeciej rundzie mamy podobną ilość pytań i nie oznacza to, że wszystkie zostaną zadane. Jeżeli któryś z graczy opuści za późno w dźwignię i odpuści nas, wtedy wcześniej przejdziemy do rundy czwartej. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujecie po 750 000 dinarów. Oto stany konta. Urban ma 500 000, Czesław 750 000, a Leszek 1,5 miliona dinarów. Leszek jest finansowym liderem, więc to on odpowiada na pierwsze pytanie w tej rundzie i mamy jedno aktywne pole. Związki metali, zawierające przynajmniej jedno wiązanie metal, węgiel to... Wybieram Urbana. Panie Urbanie, oto cztery warianty. Związki manganorganiczne, związki węgloorganiczne, związki metaloorganiczne, związki fosforoorganiczne. Związki metaloorganiczne. To prawidłowa odpowiedź.
750 tysięcy dinarów trafia na konto pana Urbana i teraz ma 1 250 000 dinarów. Następne pytanie i dwa aktywne pola. Ile megawatów mocy ma elektrownia węglowa Rybnik? Wybieram Leszka. Panie Leszku, oto cztery warianty. 2820, 1800, 600, 1479. Tak jest. 750 tysięcy dinarów trafia na konto pana Leszka i teraz ma 2 250 000 dinarów. Następne pytanie i trzy aktywne pola. W którym roku Longobardowie zostali wyparci z Panonii przez Awarów? Wybieram Urbana. Panie Urbanie, oto cztery warianty. 599, 568, 622, 591. 568. To dobra odpowiedź. 750 tysięcy dinarów trafia na konto pana Urbana i teraz ma 2 miliony dinarów. Następne pytanie i cztery aktywne pola. W którym roku doszło do bitwy trzech cesarzy? Wybieram Czesława. Panie Czesławie, oto cztery warianty. 1805, 1911, 1885, 1793. 1805. To dobra odpowiedź. 750 tysięcy dinarów trafia na konto pana Czesławia i teraz ma 1,5 miliona dinarów. Przedostatnie pytanie i 5 aktywnych pól. Jak nazywa się choroba atakująca zboża i wiele gatunków traw wywołana przez grzyb? Wybieram Leszka. Panie Leszku, oto cztery warianty. Rdza ludzka, rdza roślinna, rdza źdźbłowa, rdza pasożytowa. Rdza źdźbłowa. To dobra odpowiedź. 750 tysięcy dinarów trafia na konto pana Leszka i teraz ma 3 miliony dinarów. Czas na ostatnie pytanie w tej rundzie. Jaki jest YX dla górnej funkcji sinusa? Wybieram Urbana. Panie Urbanie, oto cztery warianty. 1/3 pi i 3, 1/2 pi i 1, 4 pi i 20, pi i 4. 4. Niestety nie, 1/2 pi i 1. Panie Urbanie, 2 miliony dinarów leci na konto pana Leszka i teraz ma 5 milionów dinarów. Panie Urbanie, gramy w rosyjską ruletkę. Pan Urban został wyeliminowany z gry. Za chwilę Leszek i Czesław będą walczyć o finał i jeden z graczy będzie miał szansę zagrać o ćwierć miliarda dinarów. Koniec rundy trzeciej, za chwilę runda czwarta.
czwartej rundzie mamy podobną ilość pytań, nie oznacza to, że wszystkie zostaną zadane. Jeżeli któryś z graczy się pomyli i odpuści nas, wtedy wcześniej przejdziemy do finału i jeden z graczy będzie miał szansę zagrać o ćwierć miliarda dinarów. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujecie po 1 000 000 dinarów. Oto stany konta. Czesław ma 1,5 miliona, a Leszek 5 milionów dinarów. Leszek jest finansowym liderem, więc to on odpowiada na pierwsze pytanie w tej rundzie i mamy jedno aktywne pole. W 1961 roku została zbudowana w Berlinie w wyniku trzeciego kryzysu berlińskiego. Możesz wybrać Czesława lub sam siebie? Wybieram siebie. Panie Leszku, oto 5 wariantów. Mur warszawski, mur duszabeński, mur moskiewski, mur berliński, mur wileński. Mur berliński. Tak jest. 1 000 000 dinarów trafia na konto pana Leszka i teraz ma 6 milionów dinarów. Następne pytanie i 2 aktywne pola. Sushi pochodzi z kuchni? Możesz wybrać Czesława lub sam siebie? Wybieram Czesława. Panie Czesławie, oto 5 wariantów. Śródziemnomorskiej, japońskiej, kantońskiej, arabskiej, polskiej. Japońskiej. To dobra odpowiedź. 1 000 000 dinarów trafia na konto pana Czesława i teraz ma 2,5 miliona dinarów. Następne pytanie i 3 aktywne pola. W którym roku wydano komedię Śluby panieńskie Aleksandra Fredry? Możesz wybrać Leszka lub sam siebie. Wybieram Leszka. Panie Leszku, oto 5 wariantów. 1832, 1847, 1893, 1853, 1902. To prawidłowa odpowiedź. 1 000 000 dinarów trafia na konto pana Leszka i teraz ma 7 milionów dinarów. Następne pytanie i 4 aktywne pola. W jakim miejscu zlokalizowano ośrodki korowe u ludzi? Możesz wybrać Czesława lub sam siebie? Wybieram Czesława. Panie Czesławie, oto 5 wariantów. W korach, w słuchu, w płatach, w wzroku, w czaszkach. W płatach. To dobra odpowiedź. 1 000 000 dinarów trafia na konto pana Czesława i teraz ma 3,5 miliona dinarów. Przedostatnie pytanie i 5 aktywnych pól. Co to jest sposób zapisywania liczba za pomocą 16 znaków liczbowych? Możesz wybrać Leszka lub sam siebie. Wybieram siebie. Panie Czesławie, oto 5 wariantów. Zero-jedynkowy system liczbowy, dwójkowy system liczbowy, dziesiętny system liczbowy, szesnastkowy system liczbowy, dwudziestkowy system liczbowy. Zero-jedynkowy system liczbowy. To zła odpowiedź. Szesnastkowy system liczbowy. Panie Czesławie, 3,5 miliona dinarów wędruje na konto pana Leszka i teraz ma 10,5 miliona dinarów. Panie Czesławie, gramy w rosyjską ruletkę.
Pan Czesław został wyeliminowany z gry. Panie Leszku, przede wszystkim gratulacje za te 4 rundy. Dziękuję. Po drugie, 10,5 miliona dinarów to są pańskie pieniądze. A wiadomość jest taka, że pan masz szansę zagrać o ćwierć miliarda dinarów. Gratulacje. Koniec rundy 4, za chwilę finał. Rozpoczynamy rundę finałową. Panie Leszku, zapraszam do mnie. Panie Leszku, 10,5 miliona dinarów to pieniądze uzyskane w 4 rundach. Panie Leszku, teraz szansa na ćwierć miliarda dinarów. Aby wygrać te pieniądze, musi pan przejść przez 3 rundy. Każda runda trwa minutę i w tych rundach musi pan poprawnie odpowiedzieć na 6 pytań z 3 wariantami odpowiedzi. Jeśli to się uda, wygrasz określoną sumę w 3 rundach. Za pierwszą 12,5 miliona. Za drugą 62,5 miliona. Za trzecią ćwierć miliarda dinarów. Oczywiście nie jest łatwo wygrywać wielkie pieniądze, więc co 10 sekund będzie się otwierała jedna zapadnia. Tak więc jeżeli pan Zlesz pani nie zdąży, to zamiast pożegnać się z nami, będziesz mógł złożyć pozdrowienie dla nas. Panie Leszku, wiadomość jest taka, że to co wygrałeś w 4 rundach 10,5 miliona dinarów to jest kwota gwarantowana, tego pana nie traci. Czy jesteś gotów na finał? Tak. Proszę bardzo, rozpoczynamy rundę pierwszą finału. Gramy o 12,5 miliona dinarów, czyli 5000 zł. Odliczanie czasu zaczniemy, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. 10 kwietnia 1831 roku generał Prądyński odniósł zwycięstwo pod Warszawą, Świeckiem i Gniami. Gniami. Tak, schemat Berlouilliego opiera się na ciągu prób, ćwiczeń, szans. Prób. Tak, jakim odbiciem losu Snowman Lay Dwanty utopi folwark zwierzęcy? Stalin, Trocki, Lenin? Trocki. Dobrze, w którym roku Francois Rabelais zwrócił do Paryża? 1514, 1508, 1536. 1514. Nie, Sicz jest wiarownym obozem kozaków, szlachty, ludzi. Pasks. 1848 roku William Thompson odkrył istnienie. Pan Leszek nie zdążył odpowiedzieć na 6 pytań rundy pierwszej finału. Odpowiedział na 3 pytania i wygrał 10,5 miliona dinarów jako kwota gwarantowana. Zanim zakończymy program, przypomnijmy 3 pytania. Po pierwsze, w 1536 roku Francois Rabelais zwrócił do Paryża, po drugie Sicz jest warownym obozem kozaków, po trzecie w 1848 roku William Thompson odkrył istnienie zera absolutnego. Jeżeli Państwo chcą bawić się z nami w rosyjską ruletkę, zapraszamy. Wyślijcie SMS pod numer 7357 w treści wpisując rosyjska ruletka lub audiotele pod numerem 0300 131 50. Do zobaczenia.